witam na czwartym odcinku naszego podcastu. Mieliśmy małą przerwę, ale mam nadzieję, że wrócimy już z regularnym nagrywaniem. Na dworze pada śnieg, chyba pierwszy tej zimy. A my dzisiaj jesteśmy tutaj w zacnym gronie. Ja jestem Tomichar. Paweł. Patrycja. Kamika. Dzisiaj porozmawiamy sobie o odwiecznej wojnie dwóch uniwersów, czyli Marvel kontra DC. O, może tak, od czego by tu zacząć? Czy od tego, kto był pierwszy? Kto od kogo zabrał od siebie bohaterów? Kto od kogo zżynał? Czy... Może zacznijmy tak od razu od tego Marvela i DC, czyli który jest fajny w czym, co robi dobre, co? Marvel ma dobre filmy. Seriale gorzej. No dobra, no to tak. Ale i dlaczego lubimy te studia? No dude, musimy się powiedzieć, tak? No to nie no, według mnie... Na przykład DC Comics, w sensie ja osobiście lubię filmy DC Comics, ponieważ ogólnie moją ulubioną postacią ze wszystkich superbohaterów jest Batman, dlatego ja, nie wiem, Batman i Joker, tak właśnie dobrze Kamika mówisz, Batman i Joker, ale jeśli chodzi właśnie, uniwersum DC skupia się głównie na robieniu chyba filmów o Batmanie, w sensie przynajmniej tam zawiera go najczęściej, ale nie chodzi mi też o to, że skłaniam się bardziej ku DC, bo jakby nigdy nie potrafiłam wybrać między dwoma uniwersami, chociaż Batman jest najbliższy mojemu sercu. No to ja właśnie mam podobnie. Właśnie też nie mogę zdecydować z racji tego, że właśnie nie tylko Batmana, ale również bliżej mojemu sercu niestety jest Superman i właśnie Wonder Woman, a w Marvelu jest bliższy mojemu sercu na równi z Supermanem jest Kapitan Ameryka. I to jest taki mój po prostu problem. Z racji też tego, DC jako pierwszy wypuścił komiksy o superbohaterach, później wyszedł Marvel. To chyba nie jest nikomu nie wiadomo, że najpierw powstało Justice League America, a dopiero później po jakimś czasie, jak zobaczył Marvel, jaki ma to nakład, stwierdził, że zrobi Fantastic Four. Więc to jest tutaj akurat, zobaczyli jak to jest, fajnie, super, ale na przykład właśnie to jest to, co wcześniej mówiłam, filmy Marvela są naprawdę świetne, no tu trzeba przyznać, niestety filmy Marvela filmy DC nie dorównują filmom Marvela, ale już na przykład w drugą stronę, jeżeli chodzi o seriale, to raczej stoję po stronie DC. No tak, no to znaczy według mnie filmy Marvela to jest czyste Hollywood, czyli ciągle akcja, napieprzanie się, klepanie, ciągle, no... Ja na przykład tego nie lubię, właśnie to jest to, co DC mnie bardziej pociąga, czyli pokazanie prawdziwego życia bohatera, tak, że ej dobra, on jest tym superbohaterem, ale on żyje, on płaci podatki, ma dom, je, śpi... Ma rodzinę, chodzi na randki, no dude, on jest człowiekiem, tak, ale... No lubię też, znaczy powiem tak, nie lubię Marvela, lubię Marvela, ma kilka fajnych postaci, jasne, Doctor Strange na przykład. W DC mam w sumie problem, bo lubię bardzo dużo postaci, ale to czarnych charakterów najbardziej. No tutaj mogę powiedzieć Harley Quinn, Poison Ivy. Catwoman nie. Jakoś nie lubię Catwoman. Nie jest fajną postacią, jest źle napisana według mnie, ale no na przykład Enigma też jest bardzo fajna, fajne, nie było fajna, tak, ale tu też jeśli chodzi o seriale, filmy animowane, jestem za DC i za komiksami. Marvel robi dobre filmy, no dobra, ale bardziej jestem za DC. Mi osobiście w filmach DC podoba się ta nutka tajemniczości, która jest zawsze i w sumie one są bardziej mroczne tak naprawdę i skupiają się może bardziej trochę na psychikach bohaterów i jakby ich odczuciach, też tym jak reagują na co w swoim życiu i tak dalej. A właśnie w Marvelu, tak jak Paweł wcześniej powiedział, jest ciągle akcja, nawalanie się i po prostu człowiek jest tak bardzo wpięty w fotel, że ciężko jakby tak naprawdę zachować oddech. A jeśli zaczynają o czymś rozmawiać, to tak rozmawiają i w sumie ciągną to i człowiek tak naprawdę nie wie, czy powinno to być dalej kontynuowane, czy nie, bo właściwie
tłumaczą i potem momentami nawet sami się w tym plączą, ale jednak jak wchodzi akcja, to strasznie to lubię, ponieważ czytając komiksy właśnie też nie lubię, jak są przegadane fragmenty, a podoba mi się ta akcja i fajnie właśnie jest to odwzorowane w filmach, ta cała walka. No, jeżeli chodzi o mnie, to filmy animowane DC bardziej mi się podobają niż filmy animowane i seriale Marvela. Co do filmów aktorskich, to Marvel tutaj przoduje. DC, tak jak właśnie zostało powiedziane wcześniej, zawsze próbowało w swoich filmach przenieść jakieś poważniejsze wartości, typu właśnie psychikę bohaterów, pokazać, zrobić ten film trochę bardziej na poważnie, ale zawsze jednak gdzieś tam się potykali, bo film był źle napisany, ta pamięta Marta. Tu się akurat nie zgodzę z tym. Jednym z dobrych właśnie przykładów ukazania psychiki, psychologii od właśnie bohaterów, właśnie tak jak mówiliśmy, że każdy bohater w DC ma rodzinę, ma przyjaciół, ma swój dom, płaci swoje podatki, jest film Watchmeni, którym jest bardzo dobrze napisanym filmem i to jest naprawdę film, który moim zdaniem nawet jest lepszym niż filmy Marvela, więc tu akurat jest przybitka z naprawdę wielka, jeżeli chodzi o DC. Tak, tylko że Watchmeni jakby nie należą do tych dwóch filmowych uniwersów, które są teraz tworzone, czyli Justice League i Avengersi. Należą, od tego się wszystko zaczęło. Tak, ale chodzi o to, że oni nie będą nigdy w Justice League. No. To jest film, gdzie oni występują osobno, tak samo trochę jak... No to my się w sumie tutaj też nie zgodziła. Ponieważ... Ale ja nie mówię o komiksach, filmach. Dobra. Ja mówię o filmach. Dobra. No, więc oni nigdy tam się nie pojawiają, tak samo jak X-Meni nigdy się nie pojawią w Avengersach, ale to już jest bardzo problem wytwórni. Tak, ale bardziej powiem, że jestem ciekaw, jak zrobi DC, bo mówisz, że nie pojawią się. Oni muszą się pojawić, ponieważ jak chcą zrobić film o Flashu, czyli Flashpoint, to muszą pokazać Watchmenów, którzy spotkali Batmana i Supermana. Nie muszą pokazać, bo oni mogą sobie to wszystko napisać, jak oni chcą. Właśnie o to chodzi, że Flashpoint to jest punkt krytyczny. On nawiązuje do Watchmenów, on pokazuje Watchmenów i gdyby nie spotkanie, to by Flashpointa nie było. No i potem całego odrodzenia. I później całego odrodzenia. Więc tutaj się Watchmeni muszą pojawić. Jeżeli się nie pojawią, to w tym momencie to nie jest Flashpoint. To jest po prostu zwykła historia Flasha. No. Cóż, ja oglądałem... tylko teraz mogę się pomylić, ale jak oglądałem tą animowaną wersję Flashpoint Paradox, to tam nie pamiętam, żeby byli Watchmeni. Więc da się to zrobić bez nich. Byłoby to trudne. To jest trochę naciągana w tym momencie już Ja wiem, historia. Że to jest naciągane, ale te uniwersa Marvela i DC to nie są jedyne uniwersa, gdzie mamy film na podstawie czegoś i usuwamy ważnych bohaterów i ważne wydarzenia. Więc no tutaj tak naprawdę oni mają wolną rękę i zrobią co chcą. Nie muszą się trzymać komiksów i nie będą się trzymać. Zawsze to będzie tylko inspiracja, a nie totalne przeniesienie komiksu na ekran. Albo właśnie też mówiąc o psychice, przyszło mi na myśl też prelekcja Pawełka, która była na Opolkonie. Dlaczego Joker by nie mógł istnieć bez Batmana? O. Bo to jest sens jego życia. Tak. I najlepsze jest to, w sumie to się wypowiem, że Joker no chce, właśnie ma tą... ten cel zabić Batmana, znaczy nie zabić Batmana, walczyć z Batmanem, żeby to sobie powiedzieć, że on go nie chce zabić, bo jakby go zabił, to no nie miałby celu i nie mógłby wtedy istnieć, ale on nie chce też wiedzieć, kim jest Batman. Dla niego jest ważne, że z nim walczy. Że jest, nieważne kto nosi strój, ważne, że jest. On wie, jasne, że on wie, kto jest Batmanem, ale go to nie obchodzi. Znaczy w ogóle, znaczy na podstawie wersji, którą znam, to Batman nieumyślnie stworzył Jokera. To prawda. To też prawda. O. To też. Pokazane jest to w sumie w wielu filmach i w wielu komiksach, serialach. Może nie wiem, nie oglądałam aż tyle seriali, żeby to wiedzieć i żeby się orientować aż tak bardzo.
ale czytałam właśnie parę komiksów i w filmach też było widać chociażby Tima Burtona w tym pierwszym takim Batmanie jeszcze starym, że tak powiem, gdzie grał Nicholson. To tak naprawdę właśnie Joker został stworzony przez Batmana i jakby można powiedzieć, że Batman sam nadał swojej akcji, swojemu działaniu taki główny cel, bo tak naprawdę walczył z tą przestępczością w Gotham i ciągle walczy, ale jednak ciągle, że tak powiem, dąży do Jokera i Joker dąży do Batmana cały czas. To tak samo jak alternatywny świat Batmana, gdzie tak naprawdę to nie Bruce'a rodzice, tylko sam Bruce ginie i Jokerem staje się jego matka z racji tego, że po prostu siadło i to na psychice, że straciła swojego jedynego ukochanego syna, a ojciec staje się Batmanem. Więc tutaj właśnie jest to, że w świecie DC jest pokazana psychologia i psychika człowieka. Chociażby nawet dużo już pewnie ludzi oglądało Justice League i chociażby właśnie ta scena, o której się w sumie wykłócałam i powiem to z ręką na sercu, Pawełek, zgadzam się z tobą, że to było potrzebne, to ta właśnie... Ale może nie spoilerujmy tutaj, bo ja na przykład ja nie oglądałem. Dobrze, przydała się po prostu jedna scena, którą uważałam za scenę bezsensowną. I to się bardzo przydało, z racji, że też to pokazało psychikę tego bohatera i pokazało mu właśnie te wspomnienia, które przywołało mu to miejsce. No. Ale ten, to znaczy według mnie bardzo pięknym serialem, jest, który kształtuje i pokazuje Batmana i w sumie teraz też Jokera, jest to Gotham. To jest serial, który pokazuje właśnie to, jak Batman się kształtował i jak Joker powstawał. Bo tam nie ma tak naprawdę prawdziwego Jokera, nie ma osoby, która jest nazywana Jokerem, tylko jest tego powłoka, jest ten kokon, jest ta osoba, jest ta, która się ma stać tym Jokerem. Jest ta podstawa pod Dokładnie. Jokera. No bo właśnie Gotham nie można nazwać jeszcze Jeroma, bo chodzi o Jeroma, Jokerem, ponieważ on stał się Jokerem później. I znaczy Joker się stał później, a nie wtedy. I on tak się kształtuje, tak? Jest tą taką podstawą dobrego Jokera. Nie znam serialu, ale czy to jest ta sama osoba, która zabiła rodziców Bruce'a? Nie. Bo to było w Batmanie od Tima Burtona chyba. To jest zabójstwo rodziców Batmana jest bardzo, ale to bardzo zawiłe. To prawda. Nawet w komiksach do końca nie jest to wyjaśnione. Jest trzech zabójców w komiksach. No. I to jest... Tak samo jak ilu Jokerów lata po Gotham? Obecnie trzech. No, obecnie trzech. Tak. Biega trzech Jokerów po Gotham. Więc to jest właśnie to. Jest trzech zabójców, trzech Jokerów. Jeszcze brakuje nam trzech Batmanów. No w sumie tak jakby są trzech tak jakby Batmani. Są różni. No. Bo masz Batmana, Batgirl, Robina. Ja już przypomnij mi. Nightwinga. Masz? Red Robina. Dobra, no. Masz tak jakby pięć wcieleń Batmana. To znaczy, powiem tak, no ty teraz wchodzisz na temat Robinów, to jest też zawiły temat. No, temat Robinów to już było. Nienawidzisz. Ale był też komiks, w którym na przykład Alfred był Batmanem, z tego co kojarzę. No właśnie. Także to już w ogóle jest bardzo rozbudowane. No, był jeden komiks, tutaj nie wiem, czy dużo osób wie, był taki komiks, gdzie Batman musiał działać w dzień. A Batman ma taką mechanikę, że nie może działać w dzień, jak on. Bo jest Batmanem. Tak, jako, no nie, też chodzi o to, że niby ludzie mają się domyśleć, że to jest Bruce Wayne, bo Bruce'a Wayne'a nie ma i tamten. Więc wziął jakiegoś czarnoskórego człowieka, przebrał za Batmana, wysłał go w Gotham i tyle. Ale Batman jest nietoperzem i on stał się tym nietoperzem po to, żeby siać postrach w ludziach i nie będziesz siać postrachu tak bardzo w dzień, jak siejesz w nocy. No.
też. Więc to też. I to ale jest Bruce właśnie się boi. To, czego brakuje Marvelowi. Marvel nie ma takich historii. Czyli co, jeżeli się tak wetnę. Czyli no. Co, jeżeli jestem przestępcą i będę obrabiał banki w dzień, to Batman mnie nie zatrzyma, jestem bezkarny. Batman nie, Wonder Woman, Flash, Cyborg. Zależy gdzie. Też prawda. Bo jeśli bo tak, całe to miasto się dzieli na... Superman, zielona latarnia. Zielona latarnia, Superman zawsze przylatuje. Całe to miasto, czyli to całe Metropolis, dzieli się na Star City, Central City i Gotham. I teraz zależy, w Gotham no to masz Batmana i Wonder Woman. W Star City masz Flasha, Supergirl i masz Arrowa. W Central City masz chyba Supermana. O Jezu, kto tam jeszcze jest? Na pewno jest Superman. Zielona latarnia też jest. Jest jeszcze miasto od Nightwinga, Bloodhaven chyba się tak nazywało. On operuje też we własnym mieście. No to... Tak. Masz... Akurat tam była nawet anegdotka właśnie, kiedy Nightwing szukał Harley Quinn. Bo Harley Quinn odeszła. No to jest akurat z filmu animowanego. Tak, tego najnowszego? Batman i Harley Quinn. Boże, to był... Batman i Harley Quinn. Nie oglądałem. Właśnie tu, masz, tu jest właśnie tutaj nawiązanie. Tak... Raczej, jeżeli ktoś oglądał już zwiastuny albo się szykuje do tego, to już chyba większość wie, że Harley Quinn zeszła z drogi przestępczości. Tak, coś było tam, nawiązanie takie do prawa. No ja oglądałem ten film, ale powiem, że... Był za bardzo, tak, to był bardzo dowcipny film, ale tutaj, o to chodzi. Tutaj właśnie Harley Quinn gra pierwsze skrzypce, a Nightwing z Batmanem są pokazani jako osoby, które nie potrafią myśleć, tylko Harley Quinn ma na tyle rozumu, żeby poprowadzić ich. I to jest właśnie paradoks. Harley Quinn jest naprawdę mądrą kobietą, ta postać, ale nie chce tego używać z racji tego, że po co? Ona się bawi, ona śmieszkuje, ona jest przestępcą. Ona jest klaunem. Ona jest klaunem. Takim damskim klaunem. A tutaj właśnie to jest pokazane, że te osoby mają uczucia, te osoby jednak chcą normalnie żyć. Weźmy taką na przykład Harley Quinn, która skracza z tej drogi przestępczości, bo już nie chce w to się bawić. Chodzi w przebraniu, ale z racji tego, że jest kelnerką w takim barze, w jakim nie jest. No właśnie tak, no Harley Quinn ma marzenie mieć normalną rodzinę, tak? Czyli mieć tego męża Jokera. Jokerowskie. O Boże. Te hieny. Jokerowskie. Chociażby zobaczyć nawet w Suicide Squad. Ta scena, kiedy widać tą wizję kochanego świata, kochającej rodziny, kochającego Jokera chodzącym w garniturze, tak. By się normalnym, mieć normalny dom. Ona ma papiloty na głowie. To jest po prostu jedna wielka komedia. Ale właśnie to jest to. To jest wpisane w ten schemat. To jest wpisane w to wszystko. To jest też to, co się śmiałam kiedyś z Pawełkiem na jednej prelekcji, że Marvel właśnie z Civil War ma swoje zasady. Właśnie tu jest walka o zasady, o morale, o to, kto chce być ten. A Batman kontra Superman mimo wszystko dalej uważam, że to jest po prostu nawalanka testosteronu. Ja tak uważam cały Marvel, że to jest nawalanka testosteronu. No i właśnie, i tyle. To jest nasza sprzeczność, no. Chociażby to, że Paweł mówi przez cały czas, jak mnie widzi w mojej bluzie Kapitana Ameryki i High Hydra. Znaczy, no, ja nie lubię Kapitana Ameryki, może to się powiem dlaczego. Może dużo osób nie wie dlaczego. Nie lubię Kapitana Ameryki, bo to jest... Dobra, on miał być takim wzorem dla Amerykanów, tak, po wojnie, że ej, mamy bohatera, taki prawdziwy wzór Amerykanów. Za bardzo był robiony właśnie pod ten wzór, tak, czyli taki napakowany blondynek, który pokona każdego, uratuje piątkę dzieci z płonącego bloku, wyskoczy, tylko tam poprawi włosy i tyle. A jak robił Superman?
no Superman, dobra, no Superman, a... Bez obrazy dla Supermana, ale... No, sorry, ale no, Superman może się zrozumieć, tak? No bo on jest z Kryptonu, no w Kryptonie był normalnym człowiekiem, tu przyleciał, jest superbohaterem, tak? Ma supermoce, a Kapitan Ameryka to jest jakiś facet w rajtuzach i starczą. Nie, to jest eksperyment. No, Kapitan Amerykan powstał przez eksperyment naukowy, który miał unowocześnić i wspomóc jego siłę, przez co stał się nieśmiertelny, bardzo silnym mężczyzną, wytrzymałem na większość rzeczy. No, nie oszukujmy się, ale on ma przybliżone moce tak jakby do właśnie Supermana. Ale serio jest nieśmiertelny, bo jakbyś to nie było. Nie było to powiedziane w filmie. On jest długowieczny, może tak. Tak, jest długowieczny. Ma spowolniony właśnie proces starzenia się, tak samo jak Black Widow. Black Widow też ma spowolniony okres starzenia się z racji też podobnych eksperymentów, tylko że przez Rosję. Tu mamy przez Amerykę, tak samo właśnie dlaczego właśnie zimowy żołnierz. Dlaczego zimowy żołnierz jest taki, a nie inny? Też zauważcie, że też był właśnie pod byłą lodową przez kilka dobrych lat. Nie zestarzał się od czasów wojny. Dlaczego? Bo też ma w sobie cząstkę tego super żołnierza. No tak, jego też zmodyfikowano. Jego też zmodyfikowano, tak samo jak właśnie Black Widow. Tak samo Black Widow też zmodyfikowali. Okej, no to Black Widow też ma jakieś tam powiedzmy super moce. A Hawkeye? On został stworzony tak naprawdę przez wydarzenia, które się wydarzyło w dzieciństwie. Przez to, że on trafił do sierocińca z młodszym bratem, musiał go bronić. Musiał się ukształcić na tą osobę, która będzie broniła. Przez to, że też miał zdolności do tego, przez to, że uczył się walki, przez to, że później właśnie poszedł do szkoły buddyjskiej, tybetańskiej, właśnie teraz nie pamiętam nigdy. Chyba buddyjska. Buddyjskiej, właśnie, bo do bo właśnie to było połączone z... Właśnie, ja mieszałam zawsze z racji tego, że myśmy mieli prelekcję na temat syna Olivera Queena. I właśnie miałam połączenie Hawkeye i Green Arrow. Oni właśnie chodzili do podobnych szkół i też tam się ukształtowali. Też ukształtowali swoje zdolności, też ukształtowali swoje charaktery. Okej, po prostu ludzie... Nie wiem, na przykład ja myślałem, że Black Widow w ogóle nie ma żadnych mocy. W żadnym przypadku nie jest jakkolwiek zmodyfikowana, tak samo jak Hawkeye. Black Widow właśnie jest... Hawkeye nie jest zmodyfikowany. Hawkeye ma po prostu w sobie tą siłę, która została wykreowana przez to, że musiał bronić mu tego młodszego brata. No, ja rozumiem. Po prostu Black wiesz, tak... Widow... Sorry, że ci przerwę. Black Widow zgodziła się na to wszystko, na Czerwony Dom, bo ona była przecież, ona była zawodową baletnicą. Ona była baletnicą, ona była nauczycielką, ją wszyscy w Rosji znali. Przez tak zwaną śmierć jej męża stała się kim się stała, stała się czarną wdową. Stała się postacią, która jest wykreowana na taką postać, jaką jest. Jest zabójcą, jest obrońcą. Ona wcześniej miała zadanie po prostu tak samo jak Deadshot na przykład. Zabijać po prostu na zlecenie. Taka była jej praca, dopóki nie spotkała się z Hawkeye'em i dopóki Hawkeye właśnie z S.H.I.E.L.D. nie dostał zlecenia na nią, żeby ją zlikwidować, po czym akurat przeszła na stronę amerykańską.
Porozmawiajmy teraz może o tym, jak DC i Marvel zżynają z siebie superbohaterów. To jest paradoks, ponieważ DC chce dorównać Marvelowi, a Marvel chce dorównać DC. I teraz, jeden chce dorównać drugiemu i drugi chce dorównać temu pierwszemu. To jest takie, no okej, okay, ale po co? Skupcie się na jednym, tak? Powstał nawet komiks ze współpracą, o dziwo. Nie. No tak, jak gdzie tak. Marvel, DC, bohaterowie United. Z DC i z Marvela. Dokładnie, tak, tak. Justice League i... United. I United, właśnie. No, ten. Marvel i DC United. Marvel i DC biją się między sobą. Tak. I wtedy też wyszło to, że nie tylko Thor może podnieść młot, jeżeli chodzi o postacie z DC. No tak, jest. Bo, jest Wonder Woman godna tego, by dzierżyć. No tak, no może dzierżyć, ale no tutaj jest sumne wytłumaczenie. No ja bym chciał, zobaczyć właśnie po skończeniu tych serii Justice League i Avengersów. Chciałbym zobaczyć film, gdzie łączą obie grupy i walczą ze sobą. To by było oj, ciekawe. To będzie na pewno. To by była masakra. Jeżeli, jeżeli Infinity już będzie takim ogromnym zgromadzeniem superbohaterów, to taki film to już tylko, w ogóle. Tylko, że jeszcze zauważ, że w Infinity War Part 1 nie będziesz miał większości bohaterów. Mhm. Będą dopiero jednoczyć, tak samo jak w Justice League. Tak, no. Będą dopiero jednoczyć całą ten. Dopiero w drugiej części, z racji tego. Za dwa lata? Za dwa lata Justice League powstaje druga część. Tak, i w tym za dwa lata też wychodzi Avengers Infinity War Part 2. No. I wtedy też wychodzi Justice League. Okej, ale jakby trzymać się jeszcze tego tematu, który rozpoczęliśmy wcześniej. Podobieństwa, a raczej zżynki jednych i drugich. Mamy na przykład Thanosa po stronie Marvela i po stronie DC mamy Doomsdaya, tak? No ja bym nie porównywał Doomsdaya do Thanosa. Bardziej Thanosa bym porównywał do Zeda, do Lobo. Znaczy no Lobo może nie, bo Lobo jest tak źle napisany i napisany tak od niechcenia. Ale może bardziej do Zeda, do Zyniaka. Tak. Ale oni nawet wyglądają podobnie, Doomsday i Thanos. Ale nie patrzymy tylko na wygląd, tak. My patrzymy też na cechy charakteru, na postaci, na historię. Właśnie to jest to, co wcześniej powiedziałam, że Hawkeye jest podobny do Green Arrow. Tylko, że nie do Olivera, tylko do jego syna. Mało osób wie, mało osób czytało. Tak mówię do Pawełka. Czy to ma być jakaś obraza? Właśnie komiks, którym Green Arrowem nie jest Oliver, tylko jego niechciano nieślubny syn. Oliver stwierdził, że nie jest odpowiedzialny, że on chce jeszcze się bawić i zostawił swojego syna wraz z jego dziewczyną. Wtedy chyba narzeczona, ale później ją zostawił właśnie z racji tego, że zaszła w ciążę i po prostu ona go sama wychowywała. To go ukreowało. On wiedział, kim jest jego ojciec, on wiedział, kim on jest, nawet jeżeli chodzi o superbohaterów i chciał mu dorównać. Chciał być lepszym od niego, chciał udowodnić, że on nie jest też taki jak ojciec, on nie jest materialistą. Green Arrow, najlepszy przykład, jak jechać na dwa fronty. Żona, taka normalna ludzka i Black Canary, no. No. O White Canary to już nie wspomnijmy. No, mamy jeszcze... często porównuje się te dwie postacie, jako też inne takie postacie, które przodują w danych uniwersach, Batmana i Ironmana. Oboje są filantropami, oboje... To właśnie chciałam do tego nawiązać. Jedni mają bardzo dobrą moc. Kasę. Są bogaci. Tak, dokładnie. Tak. Ich moc jest... Są pieniądze. Tak, i właśnie to jest to. Oni nie mają supermocy. Oni po prostu są bogaci. Oni są oboje filantropami. Obaj po prostu mają swoje idee, obaj chcą, chcą działać dobrze. Chcą pomagać, ale oni nie mają supermocy tak jak pozostali. Oni po prostu mają kasę. To tak samo jak
Ja wysłałam Pawełkowi i wstawiłam to też później na naszą prezentację, na porównanie właśnie, gdzie jest Batman i Superman dawając sobie po prostu podający sobie rękę i od nich wystają dolary. Był Superman i później i był Iron Super. Man. Nie. Tak. Był Iron Man i Superman. A nie. I później był Superman i Kapitan Ameryka podający sobie ręce i akurat właśnie to jest idealne po prostu połączenie. Bo i Superman, i Kapitan Ameryka mają honor. Chcą walczyć bez względu na to, co się stanie. Ich nie obchodzą pieniądze, oni mają normalne życie, oni są normalnymi wojownikami. Nie, mnie zawsze rozwalał ten mem, gdzie Batman z Iron Manem rzucają się pieniędzmi, a Spider-Man zbiera. No, tak, to tak samo jak... No tutaj mógłbyś dodać Flasha. No, albo właśnie na przykład kolejne porównanie, Flash i Quicksilver. No tutaj... Powiem tak, Flash i Quicksilver. Flash jest szybszy, tak czy siak. On tak. ma prędkość światła. Flash może się cofnąć w czasie. Quicksilver nie. No. I to jest właśnie też to, co taki mem był właśnie z komiksu. Kto by wygrał, kto by był szybszy? Po prostu był wyścig, tak jak Justice League, to akurat nie było żadnego nawiązania do filmu, po prostu był wyścig pomiędzy Batmanem i Flashem, to w tym momencie był wyścig Flash i Quicksilver, po prostu biegnący, a pomiędzy nimi Struś Pędziwiarz, który ich wyprzedza. Więc kto by był szybszy? W sumie właśnie jak powiedzieliście o Quicksilverze, to przypomniało mi się, że Quicksilver jest chyba... synem Magneto w komiksach. Tak, ale też jedyną postacią z X-Menów, która pojawia się w Avengersach. Nie. Nie. Nie jedyną? Nie. Znaczy, nie do końca. Quicksilver, który pojawia się w filmach Marvela, nie jest mutantem. Nie jest nawet... słowo mutant tak. jest zakazane dla filmów Marvela, jeżeli chodzi o Avengers. Tak, ale jakby bazowo to jest ta sama postać. I nie do końca, historia się nie zgadza. Tak, to jest dziecko Sokowi. To jest dziecko Sokowi, to jest zwykłe dziecko rodziny romskiej, która po prostu zginęła podczas po prostu wybuchu. Mm. Przez Tonego Starka, przez co oni mają motywację do tego, by się mścić na nim. A w komiksach, tak samo jak w X-Menach, jest dzieckiem Magneto. Oboje są dzieckiem Magneto, dlatego oboje mają takie moce. W X-Menach Apokalipto mamy... Apokalips, przepraszam. Mamy właśnie też sytuację, gdzie Magneto wyjeżdża do Polski w pracy... Nikt nie oglądał? Oglądałam. No. Tak. Yeah. No to mówi tam po polsku normalnie i ma dziecko z Polką. I dziewczynka ma, nie kontroluje nad swoimi mocami, ale ma podobne moce do Scarlet Witch, tylko że ona ginie. Mm-hmm. I to jest właśnie to... No Jezu, wszyscy chyba, ten film ma rok ponad, jak już ma rok, to już można spoilerować. Już większość pewnie osób tak czy siak go widziało, jeżeli siedzi w tym świecie. I to jest właśnie to, że tutaj w X-Men, właśnie tutaj jest ten podział. X-Meni nie mogą należeć do Avengersów, Avengersi nie mogą należeć do X-Menów. Nie można tych dwóch uniwersów połączyć dlatego? Z powodu Foxa. Tak, ale dlatego Marvel sobie robi Inhumansów. Żeby mieć coś zastępczego za mutantów. Co jest bardzo dziwnym posunięciem, że chcą zrobić Corsona jako Inhumansa, ale to już jest... To by było bezsensowne. To jest... Akurat tu się można łatwo wymigać od tego. Okej, właśnie tutaj mamy Scarlet Witch i Quicksilvera. Dlaczego nie można... dlaczego można i nie można połączyć do Avengersów? Jeżeli chodzi o filmy. Z racji tego, że one zostały stworzone przez Tesseract. Zostały stworzone przez Tesseract i one są... nie są stworzeni... Po prostu nie są z normalnego związku, nie są z normalnego stosunku. Po prostu oni są wynikiem badań. Mhm. Wynikiem badań, wynikiem laboratoryjnym, tak samo jak Kapitan Ameryka, tak samo jak Black Widow. Taki Anakin Skywalker taki. Coś podobnego. No. Coś podobnego, po prostu oni są stworzeni.
oni nie są od podstaw, oni nie mają tych mocy od urodzenia. Chociażby weźmy, ja teraz nie będę pamiętała, jedną z części, chyba to Kapitana albo Avengersów to była, przed Avengers Czas Ultrona. Avengers Zimowy Żołnierz. Kapitan Ameryka. Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz, to było, sorry. Myślę, że... Co, Zimowy Żołnierz w Avengersach? Za dużo filmów. Tak, za dużo filmów. I weźmy, tam było scena z Kapitana Ameryka w Zimowym Żołnierzu, ostatnia scena po napisach, tam była właśnie scena z laboratorium, gdzie oni uczą się swoich mocy, gdzie oni próbują to zrozumieć, swoje moce. Chociażby weźmy Petera, który po prostu obija się o ściany, nie wie, co się dzieje, stara się stanąć w jednym miejscu, ale nie umie, nie potrafi. Widać, że jest zagubiony. No, dokładnie, a Scarlet Witch radzi sobie z tym. Wiadomo, może miała większą motywację, bo to ona była najbardziej uczuciową postacią. Ona była najbardziej związana z bratem, ona była, chociażby widać właśnie po czasie Ultrona, ona czuje, jak jej brat po prostu upada i ginie. I ona wtedy od razu wpada w furię. A u Petera tego nie za bardzo nie było. Peter po prostu był takim śmieszkiem, po prostu takim luźną postacią. Didn't see that coming? Dokładnie. Cóż, zostanę nam jeszcze porozmawiać o najnowszym trailerze Infinity War. Patty? Ogólnie mam bardzo dobre przeczucia odnośnie tego filmu. Trailer bardzo mi się podobał, właśnie dyskutowałam też wczoraj z moją koleżanką, z którą też często rozmawiam o fandomowych rzeczach. I osobiście, znaczy ona powiedziała swoje odczucia i na przykład nie spodobał jej się Spider-Man, który jest strasznie unowocześniony. I powiedziała, że strasznie przesadzony, taki zmierzający w stronę Ironmana, aż nawet za bardzo. Tak. Takie same miałem odczucia właśnie. Chociaż moim zdaniem właśnie, znaczy może nie, że jest to jakiś nie wiadomo jaki plus, ale moim zdaniem to nie jest aż takim minusem, ponieważ wiadomo, że jednak Spider-Man chociażby w Homecoming inspiruje się bardzo postacią Ironmana i ogólnie Tony'ego Starka. No nie tylko, on dostaje od niego strój, więc... No tak. I właśnie to jest ten strój na koniec, który dostaje od Tony'ego Starka. Tak, to jest ten najnowszy. I to jest właśnie też to, że dużo osób przeczuwa to, że coś się dzieje. Dużo osób przeczuwa, że zagrożenie nadejdzie. Więc dlatego dostał ten zmodyfikowany strój. Może dojść do tego, że po prostu po skończonej bitwie, jak wszyscy przeżyją, bądź patrząc na zwiastun, to tak naprawdę, jak patrzę na ten zwiastun, to go tak naprawdę trzeba oglądać od tyłu. I się wytłumaczę zaraz dlaczego, ale to jest właśnie to, że może ten po prostu strój jest po to, żeby tylko walczyć z Thanosem. On później do swojego stroju może wrócić. To mu nic nie będzie przeszkadzało. Wróci do starego Petera Parkera, który po prostu jest chłopakiem z Queens i stara się walczyć sam z przestępczością. Szczególnie, że nie wiem, czy mogę powiedzieć spoiler, ale na końcu Homecoming, jak Tony Stark chce mu dać ten strój i w ogóle powiedzieć, żeby on poszedł na tę galę prasową, to po prostu Parker tego nie przyjmuje, no tak, i wraca do domu. Jakby chce być normalnym dzieciakiem z Queens właśnie i nie chce się w to bawić. Chociaż podświadomie nadal tego pragnie, ale jednak podejmuje taką dojrzałą życiową decyzję. I osobiście byłam trochę tym zawiedziona, bo jednak chciałam, żeby kontynuował i tak dalej. Ale czasami też wydaje mi się, że, nawet no, że potrzeba czasami odsapnąć jednak chociaż na chwilę od tego. No i właśnie tutaj wracając do tego zwiastunu, dlaczego on się zaczyna od końca? Widzimy zmasakrowaną prawdopodobnie ziemię. I później widać Tony'ego Starka, słyszymy Nicka Fury'ego i widać, że Tony Stark jest załamany. Tony Stark jest w takim amoku, nie wie dalej, co się dzieje, nie rozumie tego. I nagle jest takie, że mieliśmy ich bronić wszystkich. Czyli jakby bitwa już była zakończona. Bitwa by już była przegrana. Później widać, nagle trafiamy do Wakandy, gdzie
jest walka, po czym nagle jest jeszcze wcześniej scena z Visionem i Scarlet Witch, gdzie Vision wreszcie wygląda jak aktor, jak człowiek. Co trochę nie miałoby sensu, chyba że za pomocą właśnie jakiejś technologii biologicznej. Ja myślę, chyba, że to była retrospekcja. Lub retrospekcja. Albo retrospekcja, albo stworzyli mu jakąś sztuczną skórę. No właśnie też o tym myślałam, ale na przykład chwilę później mamy Visiona, który zostaje... Właśnie to jest... Dużo ludzi tego nie łączy ze sobą. Ale ja to połączyłam i to nawet mi się składa w całość. Kiedy mamy Visiona, kiedy mamy Scarlet Witch walczącą z dziećmi Thanosa i akurat jest rzucany w pewną osobę w cieniu, jest rzucany trójząb. Mhm. I to jest właśnie Kapitan Ameryka. I właśnie tu połączyłam te trzy sceny w całość i to by się zgadzało. Bo mamy właśnie na przykład, nie wiem, ktoś ich zaatakował i idą sobie i Vision staje się Visionem, którego znamy z komiksów, którego znamy ze wcześniejszych części Avengersów, czasu Ultrona, Kapitana Ameryki i znamy go z tej postaci, zamienia się w tą postać, zostali zaatakowani, więc Scarlet Witch i Vision wrócili do swojej bohaterskiej postaci. I nagle pojawia się Kapitan Ameryka, żeby im pomóc. Z racji tego, że Scarlet Witch stanęła po jego stronie. Vision po części też stanął po jego stronie, bo ocalił Scarlet Witch. On tak naprawdę nie brał udziału w walce, która się rozegrała w... Bo nie chciał... Tak. No, bo on zajmował się tam, no. Bo nie chciał po prostu stanąć, nie chciał dokonywać wyboru. Z racji tego, że czuł, kochał Scarlet Witch, kocha Scarlet Witch i nie chce jej skrzywdzić, ale zarazem wie, że nie może stanąć do tego wyboru. Nie może wybrać pomiędzy zlegalizowaniem, bo sam wie, że jest stworzony przez to, co się działo. Przez te całe tak zwane wybryki Ironmana, całej ekipy, wszystkich Avengersów. Ale z drugiej strony chce żyć. Chce zrozumieć świat, chce wiedzieć więcej. Ciekawi mnie tylko, czy, no bo widzimy scenę, kiedy zabiera mu się ten kamień nieskończoności, czy on wtedy zginie. No właśnie to jest ta scena, którą ja wszystko w to połączyłam i zauważmy później, że Thanos ma rękawice, ale nie ma kamienia Visiona, który... W Infinity on miał wszystkie. Gdzie? Nie miał tam gdzieś dwóch. Znaczy mi się wydaje, że miał wszystkie kamienie. Na rękawicy masz tylko... Ale w komiksie miał wszystko. W komiksie tak. I w komiksie Vision ginie. Ale tutaj analizujemy zwiastun. I w zwiastunie nie ma. Masz tylko dwa kamienie nieskończoności. Plus jeszcze do tego Loki, kto oglądał to Ragnarok, wie... Nie oglądałem. Nie oglądałam się jeszcze. Wie, co zrobił Loki i wie, na co patrzył. A patrzył na Tesseract. To akurat jest mało istotne, ale jak to Loki nie jest w ogóle przewidywalny postacią. I właśnie to jest to, że on mógł zawinąć ten Tesseract, żeby dać go Thanosowi. Chociażby, więc tu już mamy kolejny kamień, czyli mamy już trzy kamienie. A żeby mieć całą rękawicę, potrzebne jest pięć kamieni. I jak wiadomo, ze wcześniejszych części jeden kamień ma Vision, drugi kamień prawdopodobnie ma kolektor, bądź są przypuszczenia, że jest gdzieś w Wakandzie. Stąd ta bitwa w Wakandzie, która została... Mam nadzieję, w komiksach przegraną bitwą dla najeźdźcy. Mam nadzieję, że w filmie też. Możliwe, że w filmie Black Panther coś wyjaśnią też. Albo dadzą jakieś wątki, nawiążą do czegoś. Nie wiem, gdzieś tam w komentarzach widziałem, że robią ten film po to, żeby powycinać aktorów, którzy dostają za dużą garzę za te filmy wszystkie. Ale na pewno Ironmana raczej nie wytną, bo to jest ich taka, wiesz... No, Kapitana Ameryki też przez jakiś czas nie mogą wyciąć. No, raczej. Też. To tak samo jak na przykład żeśmy rozmawiali na temat z Ryana Reynoldsa.
na temat Green Lantern, że mógłby zagrać jeszcze w Justice League Part 2. Z racji tego, że do 2018 kończy mu się umowa z DC, a w międzyczasie on ma podpisaną umowę z Marvelem, dlatego tak, ale... te dwa uniwersa mają do siebie oto tak, ból. Tylko że ten film nie należy do filmowego uniwersum Marvela. W sensie mi chodzi o to, że o Zielonej Latarni. Tak, no, ale tak. Justice League właśnie to jest to, że Ryan Gosling ma powiązania i z jednym uniwersum, Justice i z drugim. League, no. Czy to jest tak, że on ma dwie umowy jednocześnie? Ma umowę z DC na prawa do Green Lantera i do wizerunku, ale ma umowę na Deadpoola i ma napisane tam na końcu takim małym druczkiem: nie wolno ci grać w DC. Tak samo jeżeli chodzi o kontrakt z DC. Nie, ma nie może podpisywać kontraktów z Marvelem. O co są duże rozprawy sądowe? No, ale wracając właśnie do zwiastunu, to przyglądając się rękawicy, kamień, który ma Vision, jest jednym z najbardziej kluczowych kamieni, bo on nie ma właśnie go na, zawsze zapominam jak chcę, na kłykciach, tak jak właśnie jest te cztery kamienie. Tylko w głównej części, na samym środku jest kamień Visiona. I tak jak analizowałam go, Vision może zostać odratowany wtedy, kiedy mu zostaje kamień skończoności. Mogą Avengersi, mogą go przewieźć do Wakandy, gdzie będą próbowali z niego wyciągnąć tak, żeby przeżył, tak żeby też zachował po części swoje moce, lub stał się po prostu normalnym człowiekiem. Tylko że on w tym momencie zostaje wygryziony i nie może brać udziału w walce. No, że dokończmy te kamienie, bo to tak... Ty się nie wypowiedziałeś jeszcze o zwiastunie. No właśnie! Jestem zmieszany, jeśli chodzi o zwiastun. Bo wie, że go udusimy. już mi grożą nawet, więc... Dawaj tą kartkę. Groziłeś mojej bluzie Kapitana Ameryki. Dajcie mi tą kartkę. Avenger Infinity War, no jest fajne, super, Kapitan Ameryka jest fajny. Nie wierzcie mu, on nie ma żadnej kartki. Szeleściłaby przecież. No właśnie. Też powiem tak. Jestem zmieszany, znaczy jestem podjarany tym, że tam jest moja ulubiona postać. Jestem ciekaw, jak ona wyjdzie. Całym tym praniu. Już trochę się boję, jak jest tutaj na zwiastunie, że Ziemia może być zniszczona i jego celem jest ochrona Ziemi, ale no jestem zmieszany, nie wiem co powiedzieć o tym zwiastunie. No. To tak samo jak właśnie na przykład w komiksach jest, że Thanos po prostu mając kilka kamieni nieskończoności, po prostu zniszczył sobie tak o księżyc z Ziemi i zaczął zrzucać w niemą Ziemię. Żeby po prostu i właśnie to jest to, że Ziemia właśnie przez to może zostać zniszczona najbardziej. Bo widać, jak ktoś się uważnie przyjrzał, jak mamy tą planetę, widać na niej wybuchy. Jakby po prostu coś dalej szło w atmosferę, dalej coś wybuchało. A też niektóre sceny są takie planecie, gdzie widać po prostu ten wszechświat, tę przestrzeń tak ciemną wokół, a są też na Ziemi normalnie, więc nie znajdują się tylko chociażby na Ziemi. Kryjówka doktora Strange'a, tak. Że są normalnie ten w jednym miejscu, a nagle Tony Stark wychodzi i widzi przerażenie w oczach, widzi zniszczenie, gdzie wcześniej, jak przyjrzymy się uważnie, wschody są też zniszczone. Gdzie są też zdewelowane, są kawałki ziemi porozrzucanych na ten, tak o po prostu. Albo na przykład weźmy tutaj Thora. Mam nadzieję, że nie zginie. Patrząc właśnie tutaj na Thora, który próbuje coś zatrzymać przed złączeniem, nie wiem. To po prostu coś, ten krąg, mówię o tym kręgu, który po prostu próbuje rozłączyć, żeby to się nie złączyło,
a chwilę wcześniej bądź później widzimy leżących na ziemi ludzi i wokół po prostu idących. I idzie po prostu obok nich, nie widać jej tylko nogi. I to jest właśnie to, co mi do sceny po napisach, to chyba mogę powiedzieć, scenę po napisach po Thor Ragnarok, jak statek właśnie asgardzki szybuje sobie po prostu po kosmosie i nagle ni stąd ni zowąd są wciągani siłą przez statek ogromny, statek bądź platformę Thanosa. Więc to jest prawdopodobnie to, że ci ludzie, którzy leżą na tej ziemi, martwi, to mogą być Asgardczycy. Chociaż nie wiem, bo ich ubranie raczej wyglądało na ubranie takich zwykłych ludzi. No, nie przyjrzałem się do mocno. Ja się właśnie, ja oglądałam 10 razy ten związek, to przyznaję się z ręką na sercu. Bardzo szybko się przybierali. I mi się właśnie zdawało, że to były takie... Może nie tyle, że takie dostojne ubrania, tak jak były właśnie w Asgardzie, tylko właśnie takie w miarę chłopskie ubrania. Takie po prostu luźne szaty. Mm-hmm. Może zmienili też trochę Asgardczyków. Może. Na koniec chciałbym spytać się was, bo wiem, że planujecie zrobić bloga Geek Utopia. Powiedzcie coś więcej o nim. No to może bardziej twórca i głowa naszej strony, naszego bloga, Kamilka? No to tak, ogólnie żeśmy wpadli na pomysł, żeby stworzyć bloga. Ja tutaj się nazywam głównym, na mnie mówią, że jestem głównym mózgiem tego wszystkiego, z racji tego, że ja więcej tam załatwiam i więcej planuję. Blog będzie polegał na tym, że będziemy wstawiali na stronie geekutopia.pl, która jest w drodze i jest robiona przez tutaj obecnego Tomihara. Właśnie będą recenzje filmów, książek, gier, seriali, będą też wydarzenia, na które my jeździmy, będą nasze prelekcje nagrywane, będziemy pisać też recenzje, może za jakiś czas też wstawiać na YouTube'a recenzje konwentów, co nam się podobało najbardziej, takiego szybkiego Flashpointa wrzucić, taki po prostu szybki filmik przyspieszony, co było, co żeśmy robili, jakie były prelekcje, nawet nie te, które my po prostu organizowaliśmy, tylko też te, które po prostu myśmy byli na przykład, które nam się spodobały, co nam się najbardziej spodobało na eventach, konwentach. Bałek? No co by tu powiedzieć, no wszystko co było ważne i co jest naszą taką kartą, którą możemy się wybić, no już zostało powiedziane. I będzie pewno kilka projektów, które ja będę sam chciał wprowadzić. Nasz redaktor Patrycja tak. Będzie... Mamy redaktora, mamy... Ja tu tylko sprzątam. Mamy właśnie redaktora, sprzątasz, mamy... Sprzątasz błędy ortograficzne. Dokładnie. Z racji tego, też się wypowiem, z racji tego, że Patrycja prowadzi też swojego bloga, pisała świetne prace na literackiego Feniksa, też będzie naszym korektorem tekstów, też będzie korygować nasze teksty, żeby nie były wstawiane bez ładu i składu posty, treści różne. Więc tutaj też Patrycja, mam nadzieję, że będzie się też wypowiadała. Będę, ja swój wkład bardzo podzielę, jeśli chodzi o tego vloga. Nie, ja postaram się naprawdę, żeby to się ładnie prezentowało. No, mamy nadzieję, że uda nam się wystartować wraz z 13 grudnia z premierą Gwiezdnych Wojen Ostatni Jedi. Tak. Właśnie też będziemy z Pawełkiem szli na mini maraton do Heliosa właśnie tutaj u nas w Opolu.
Patrycja też idzie, nie wiem kiedy. 14. Ale w najbliższym właśnie czasie, jak ruszymy ze stroną, pierwszy post jaki będzie, to nasze odczucia i recenzja na temat ostatniego Jedi. Mam taką nadzieję. No ja mam nadzieję, że wam to wszystko bardzo dobrze wyjdzie, więc zdrowie. Dzień dokładnie.